Zakończył się kolejny miesiąc internetowej współpracy Spółdzielczego Domu Kultury z podopiecznymi i ich rodzicami. Luty obfitował w ciekawe konkursy, zagadki i zadania plastyczne do wykonania. Był zatem przepis na karnawałowy przysmak, przygotowanie kartki walentynkowej, Światowy Dzień Dinozaura oraz konkurs krasnoludkowy. Dużym powodzeniem cieszyła się tematyka Światowego Dnia Kota. Ponadto przygotowano blisko 30 zadań plastycznych, które można było obserwować w zakładce Luty, pomysły na zabawę i prace plastyczne. Milusińscy jak zawsze zaskakiwali swoją pomysłowością i zaangażowaniem w wykonywanie powierzonych im zadań. Uczestnicy, którzy nadesłali drogą mailową zdjęcia prac konkursowych i wykonanych zadań plastycznych, zostali nagrodzeni. Spotkania dzieci i opiekunów odbywały się oczywiście przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Wzięliśmy udział w konkursie dotyczącego Krasnela. Synek zrobił pracę plastyczną. Przysłaliśmy tutaj do Państwa. No i dostaliśmy nagrodę. Dzisiaj przyszliśmy odebrać. A jaką techniką była wykonana praca? Kubuś, powiesz? Plasteliną. Plasteliną. Plasteliną? Czy Kubuś się lubi bawić plasteliną? Teraz dopiero zaczęliśmy. Bardzo mu się spodobało. Już mamy plan zrobić następną jakąś wiosenną pracę. Zobaczymy, jak nam się uda. Najlepiej dziecko się uczy przez zabawę. Bo jak się chce coś na siłę i się, że tak powiem, przymusić, to się za żadne skarby nie da. A w zabawie idzie naprawdę fajne rzeczy przemycić, a dziecko się cieszy. I rodzic przy okazji też, bo że łatwiej ta nauka wchodzi. Co budowaliśmy razem i wycinaliśmy? Co tam stoi, Kacperku? Zamek. I co wycinałeś do tego zamku? Dzi. I och? Okja. I co jeszcze malowałeś? Dach? Dach. I wyklejałeś ładnie? Tak. Aż co robiłeś? Farbami też malowałeś? Tak. I co przyklejałeś? Koraliki? Koraliki. Ze Spółdzielczym Domem Kultury współpracujemy tutaj na Wyszyńskiego z paniami naszymi, kochanymi. Jak panie mają nasze na imię? Kacperku? Pani Agnieszka. W przedszkolu. A tutaj nasze panie, jak mają na imię? Pani Asia i? Pani Asia. I? Pani A? A ja. Super. Czy chętnie Kacper wykonuje prace plastyczne, które są wrzucane gdzieś tam na stronę, które się pojawiają? Tak, to codziennie dopytuje, co jest właśnie wrzucone, przeglądamy, co jest do zrobienia i wybiera. Wybiera, który projekt mu się podoba, to tworzymy. Łączy się właśnie naukę z dobrą zabawą. Wykonywaliśmy też dosyć duży projekt Jasia i Małgosi. Tak, Kacperku? Tworzyliśmy teatrzyk i czytaliśmy wtedy książeczkę, tak? I co wtedy zrobiliśmy do przedstawiania? Co tam był? Dom Baby Jagi? Tak. I kto tam jeszcze był na patyczkach? Jaś? Jaś i Małgosia. I był domek z pierni? Skamy. Są naprawdę fajne pomysły. Panie codziennie coś super nowego dodają, co nie, Kacperku? To. Sprawdzamy, co jest. Bardzo ładnie jest pokazane, jak wykonać. I Kacper bez problemu, jak mu pokażę obrazek. A, pingwiny jeszcze były, pamiętasz? I pingwiny żeśmy robili, więc Kacper bez problemu wykonuje. W Spółdzielczym Domu Kultury wystawiane są też bieżące gazetki tematyczne i wykonywane prace plastyczne. Pod hasłem Kącik Seniora znajdują się z kolei ciekawe tematy dotyczące życia osób dojrzałych. Pracownicy spółdzielczej placówki zachęcają do współpracy i nadsyłania prac na adres mailowy sdk@wsmw.com.pl.